Całe życie chodzenia po gabinetach słyszałam, że mam dziwną skórę. Uff. Dzień dobry, witajcie na kanale Koret. Dzisiaj o popularnych mitach dotyczących trądziku. Mitobłędach, można powiedzieć, ponieważ zazwyczaj popełniane błędy właśnie wynikają z brania tych mitów na poważnie. I to są wciąż popularne rzeczy, które wciąż zbierają trądzikowe żniwo. Dlatego nie ma co czekać, idziemy do sedna. Pierwszy mit, mit pomieszany z błędem. Skoro skóra jest tłusta i skoro jest trądzikowa, to nie potrzebuje nawilżenia i wręcz trzeba zmiany przesuszyć i wtedy nastąpi poprawa. Jakie to jest częste? Wow! A efekt będzie wręcz odwrotny do zamierzonego, ponieważ takie długotrwałe przesuszanie skóry trądzikowej spowoduje uszkodzenie bariery hydrolipidowej, która jest takim naszym skórzanym skarbem, która jest barierą ochronną skóry. I jeśli ona jest uszkodzona, to wtedy skóra jest bardziej podatna na alergeny, na czynniki zewnętrzne, skóra tłusta jeszcze bardziej się świeci. Mamy po prostu nadprodukcję sebum. Więc na dłuższą metę takie przesuszanie skóry trądzikowej może wręcz nakręcać jeszcze bardziej te zmiany trądzikowe. A druga rzecz jest taka, że skóra dobrze nawilżona lepiej się goi, więc w przypadku skóry trądzikowej te zmiany po prostu będą się łatwiej regenerować. Dodam jeszcze, że zauważyłam, że właśnie często w parze z tym przesuszaniem idzie nadużywanie produktów złuszczających, czyli zbyt częste używanie kwasów, albo używanie zbyt mocnych produktów kwasowych, albo to gorsze, i to jest akurat niedozwolona rzecz przy trądziku, używanie pilników mechanicznych. Nie. Kolejny mit to słońce leczy trądzik. Oh god, kto z nas tego nie robił? Może aż mi się moje kolonie przypomniały, jak się prażyłam na słońcu. Jeszcze na nos przyklejałam sobie jakiegoś takiego liścia, żeby nos mi się nie spalił, bo przecież toż to jest bliżej słońca niż reszta twarzy. No. W każdym razie, faktycznie tuż po opalaniu skóra wygląda lepiej, ponieważ promieniowanie UV zadziała trochę antybakteryjnie, więc te zmiany się, że tak powiem, wyłagodzą, ale jak skończy się sezon, skończą się kąpiele słoneczne, to wszystko wraca i zazwyczaj wraca ze zdwojoną mocą. Do tego jeszcze dochodzą pozostałe konsekwencje opalania, czyli właśnie przebarwienia, przedwczesne starzenie, czy już w bardziej takim hardkorowym scenariuszu zmiany nowotworowe. Dlatego bardzo gorąco zachęcam Was do tego, żebyście tak długoterminowo patrzyli na konsekwencje opalania, ponieważ zdecydowanie łatwiej jest spowalniać procesy starzenia, niż później starać się odwrócić to, co już tam gdzieś tam na tej skórze niefajnego się zadziało. Więc SPF w przypadku skóry trądzikowej jest również bardzo, bardzo ważny, ponieważ będzie on zapobiegał utrwalaniu się tych czerwonych kropek, które zostały po wypryskach, zamienianiu się ich w brązowe przebarwienia. Kolejny mit. Trądzik dotyczy tylko nastolatków. I że z trądziku się wyrasta, jak już się wyrośnie, to pryszcz nigdy nie zagości na twojej twarzy. Ja naprawdę w to wierzyłam. Czuję się oszukana. Uważam, że wiele osób z okolic mojego rocznika, czyli takich, co dobijają do 30 albo co przekroczyło już 30 i tutaj wjeżdża strategia przeciwstarzeniowa i co? Ja jeszcze z wypryskami mam się mierzyć? Nie tak to miało wyglądać. Co ja zrobiłam? Jestem niewzburzoną taflą wody. Otóż tak, trądzik nastoletni jest związany z regulowaniem się gospodarki hormonalnej, co nie oznacza, że trzeba go tak samemu sobie zostawić, niech on się tam sam reguluje, bo są sposoby łagodzenia zmian trądzikowych u nastolatków. Co więcej, nieodpowiednia dieta czy nieodpowiedni sposób pielęgnacji również mogą pogorszyć zmiany trądzikowe. I faktycznie po jakimś czasie ten nastoletni trądzik, on może się stopniowo wyciszać, ale wcale nie musi tak być. Taki nastoletni trądzik może przekształcić się później w trądzik dojrzały. I trądzik dojrzały, trądzik osób dorosłych to jest realne i nawet dość częste zjawisko w dzisiejszych zindustrializowanych czasach. Może on wystąpić po menopauzie, może pojawić się po 60, więc to nie jest tak, że trądzik dotyczy tylko i wyłącznie nastolatków. Ale trądzik dojrzały ma inne podłoże, inne przyczyny, inaczej się go diagnozuje i w inny sposób później się jeszcze go leczy. Kolejna rzecz to jest błąd i dotyczy wyciskania zmian. Dodam jeszcze tak w nawiasie z małymi wyjątkami, ale o tym za chwilę. Zacznijmy od takiego skrajnego przykładu. Ileż to razy w galeriach handlowych, w toalecie widziałam kogoś, kto w makijażu, jeszcze takimi nieumytymi rękami, coś tam majstruje przy tej twarzy. Uff.
Ja wiem, że czasem ciężko jest przejść obojętnie koło lustra, jak coś tam na tej skórze siedzi, ale wierzcie mi, że to są najgorsze możliwe warunki, jakie można stworzyć do wyciskania. I w sumie zazwyczaj wyciskanie sprawia, że sytuacja się pogarsza. Weźmy sobie na przykład takie zaskórniki zamknięte czy krostki. Jak coś się z nimi kombinuje, to bardzo często jest tak, że one później się przekształcają w takie zmiany większego kalibru, w takie bolące, czerwone guzy. Poza tym też wyciskanie zmian zwiększa prawdopodobieństwo, że ujście grucza ołowiowego może zostać na stałe rozszerzone. Więc zamiast wyciskania lepiej sięgnąć po jakąś maść, po produkt punktowy, na przykład z kwasem salicylowym, albo też po plastry koloidalne. O plastrach koloidalnych ostatnio robiłam Reelsa na Instagramie z porównaniem różnych marek. Jeśli chodzi o te plasterki, to działają one tak, że przykleja się je na zmiany, one się pod nimi goją i co więcej, jeszcze fajne jest to, że plaster koloidalny chroni tego pinbola przed takim automatycznym, nieświadomym dotykaniem. No i teraz te wyjątki, których pewnie jesteście ciekawi. Pierwszym wyjątkiem jest doczyszczanie manualne skóry w gabinecie u kosmetologa, czasami nawet przy okazji jakiegoś innego zabiegu. Takie delikatne doczyszczenie manualne jest po prostu potrzebne, więc to co innego odbywa się w innych warunkach z wykorzystaniem innej, umiejętnej techniki, po prostu odbywa się to w sposób profesjonalny. I drugi wyjątek, i podkreślam, że to nie jest uniwersalne rozwiązanie, to jest coś, co razem z moją dermatolog musiałyśmy opracować dla mojej dziwnej skóry. Chodzi o to, że czasami jak robi mi się taki stan zapalny, taki z białym ujściem, to jak go nie wycisnę, to po prostu później jest gorzej. Tygodniami potrafi mi się to utrzymywać, taka wypukła kulka wraz z przebarwieniem, bardzo długo mi się to goi, a jeśli taką zmianę wycisnę w umiejętny sposób, to raz, że to miejsce robi mi się momentalnie płaskie, dwa, ta plamka po wyprysku, ta czerwona jest o wiele mniejsza, co za tym idzie też o wiele szybciej mi się to goi. I robię to tak, wieczorem wykonuję oczywiście podwójne oczyszczanie, następnie oczyszczam tą zmianę okteniseptem i bez użycia paznokci, to jest bardzo ważne, żeby tej zmiany po prostu nie podrapać, biorę waciki i czy tam gaziki i przez te waciki cisnę tak z głębin, żeby to nie było powierzchowne oczyszczenie, bo po prostu nic z tego nie będzie. Następnie ponownie oczyszczam i przyklejam na ten punkt plaster koloidalny. Plaster koloidalny obkurczy naczynia krwionośne i też zmniejszy tą czerwoną plamkę, która zostaje po wyprysku. Po tym wszystkim myję ręce i przechodzę do dalszych kroków pielęgnacji. I to jest w zasadzie jedyna sytuacja, kiedy łamię tą zasadę niewyciskania zmian trądzikowych. Ta zmiana musi być dojrzała, musi mieć ujście, bo jak tego ujścia nie ma, to po prostu będzie jeszcze gorzej i wtedy absolutnie nie należy tego ruszać. I tak jak powiedziałam, to nie jest uniwersalne rozwiązanie. Ja tutaj dzielę się z Wami moim doświadczeniem i taką techniką, którą wypracowałam na podstawie obserwacji swojej własnej skóry, ale u kogoś innego to może się absolutnie nie sprawdzić. Taka zmiana może być jeszcze bardziej zaogniona, tych zmian może być jeszcze więcej, no bo ktoś po prostu, no powiedzmy, nie jest jego mocną stroną wyciśnięcie takiej zmiany, tak to nazwijmy. Więc wtedy lepiej po prostu postawić na produkty punktowe i absolutnie tych zmian nie ruszać. Całe życie chodzenia po gabinetach słyszałam, że mam dziwną skórę. Kolejny błąd to leczenie trądziku jakimiś dziwnymi sposobami DIY. Pasta do zębów, jakieś cytryny pomieszane z sodą oczyszczoną, o matko, jeszcze na dodatek jakiś spirytus salicylowy. To są bardzo złe rozwiązania, bardzo złe, które mogą się źle skończyć, mogą prowadzić do poparzeń, do przebarwień i absolutnie nie należy z czymś takim kombinować. A jeśli chodzi o jakieś takie maseczki jogurtowo, owsiankowo, z kurkumą coś, teraz szyję na bieżąco, no to nawet jeśli coś takiego większej szkody na twarzy nie zrobi, no to z drugiej strony to też jest strata czasu, no bo umówmy się, stosując coś takiego efektu wow nie osiągniemy. Są bardziej skuteczne sposoby leczenia trądziku. Kolejny mit to przekonanie, że trądzik jest spowodowany brakiem odpowiedniej higieny. Oczywiście, że higiena jest bardzo ważna i to nie ulega żadnej dyskusji, ale często przyczyna zmian leży gdzie indziej. A wiara w ten mit
te przekonanie powoduje, że często osoby z trądzikiem potrafią myć twarz po kilkanaście razy dziennie, albo co gorsza, dezynfekować twarz kilkanaście razy dziennie jakimś spirytusem czy płynem do dezynfekcji rąk, a to jest bardzo błędne koło. Skóra ma swoje unikalne środowisko, swój mikrobiom, który składa się z bakterii, z grzybów i tak dalej, i tak dalej. I jak to środowisko jest w równowadze, to ze skórą wszystko jest w porządku. To jest w ogóle bardzo, bardzo dla skóry ważne i potrzebne. I takie dezynfekowanie będzie wybijać tam wszystko, jak leci. Już nie mówiąc o tym, jak to zadziała na barierę hydrolipidową. Więc dezynfekowanie lepiej zostawić sobie na telefony i inne urządzenia elektroniczne. Także podsumowując, zbyt częste mycie, dezynfekowanie, jeszcze brak nawilżenia, dorzućmy to z innego punktu tego filmu, to wszystko sprawi, że zmiany trądzikowe mogą się nasilić i jeszcze na dodatek, na dłuższą metę, mogą pojawić się kolejne inne problemy ze skórą. Kolejny błąd, taki zwrot akcji teraz będzie, ze skrajności w skrajność, to jest niedomywanie skóry, niedokładne zmywanie makijażu. Jak się nosi makijaż? Gdy używa się SPF, to przede wszystkim trzeba pamiętać o dwuetapowym oczyszczaniu wieczorem, żeby pozostałości tych rzeczy nie zalegały gdzieś tam w skórze. I nie będę się tutaj teraz rozwodzić o myciu twarzy, bo o tym jest osobny film, o błędach mycia twarzy i zainteresowanych tam zapraszam, ale skoro już jesteśmy przy takim higienicznym punkcie, to przy trądziku warto też pamiętać o takich rzeczach jak częste zmienianie poszewek na poduszkę, częste czyszczenie akcesoriów do makijażu, czy używanie takiego konkretnego, dedykowanego do twarzy ręczniczka, którym nie wycieramy twarzy, a delikatnie osuszamy, żeby ten ręczniczek codziennie był świeży. Kolejny błąd to skubanie, zdrapywanie i dotykanie zmian. I czasami robi się to kompletnie nieświadomie, na przykład czytając książkę czy oglądając film, ta ręka gdzieś tam wędruje do tej twarzy i wszystko, co znajdzie się wypukłego pod palcami, to się atakuje, paznokciem się zdrapuje. Albo jak rośnie jakaś większa zmiana, to się tak sprawdza co jakiś czas, co 5 minut, czy aby przypadkiem ta zmiana po tych 5 minutach w jakiś magiczny sposób może nie zniknęła? Kto wie? No i w tym przypadku, tak jak w każdym punkcie tego filmu, prowadzi to znowu do nasilenia zmian. W ogóle to ma swoją specjalną nazwę. To jest trądzik neuropatyczny i czasami bardzo ciężko jest go kontrolować, no gdy ma podłoże psychologiczne. I gdy faktycznie tak jest, to należałoby też w tym kierunku szukać rozwiązań. Kolejny mit to przekonanie, że trądzik jest chorobą, która ma swój początek i koniec w skórze. Czyli innymi słowy, że przyczyn trądziku należy się dopatrywać wyłącznie w obrębie skóry. Absolutnie nie! I to jest w ogóle myśl, którą bardzo często powtarzam na moim kanale, myśl przewodnia, że to, w jakim stanie jest nasza skóra, jest odzwierciedleniem tego, co dzieje się w środku organizmu. Czy są tam jakieś stany zapalne, choroby autoimmunologiczne, zaburzenia hormonalne, czy jelita są w dobrym stanie i co tam w te jelita wrzucamy. Oczywiście, że na przykład zaczopowane ujścia grubołufojowych, czyli potocznie mówiąc zatkane pory, jak najbardziej tworzą te takie sprzyjające trądzikowi środowisko, więc to nie jest tak, że tej pielęgnacji w ogóle mamy nie brać pod uwagę, bo ona jest też bardzo, bardzo ważna, ale tak czy siak na trądzik należy patrzeć szerzej. No i poza tym też te zaczopowanie ujść gruczołofojowych może być spowodowane zmianą składu sebum. Gdy sebum staje się gęstsze, to ciężej mu jest wyjść na powierzchnię, a to z kolei może być spowodowane niedoborem kwasów tłuszczowych w diecie, więc widzicie, trądziku po prostu nie da się rozważać w oderwaniu od reszty organizmu. Kolejny błąd to ignorowanie zdrowego odżywiania przy trądziku. Tutaj mamy takie naturalne następstwo tego poprzedniego punktu, czyli dbanie o skórę od wewnątrz, ponieważ zdrowe odżywianie jak najbardziej poprawi wygląd skóry. A zbyt częste jedzenie takiej wysoko przetworzonej żywności, nadmiar słodyczy, mleko, może zmiany nasilić. Zresztą jest o tym masa badań i sama jestem takim przypadkiem, że jak zmieniłam dietę na lepsze, to zmieniłam też skórę na lepsze. Tylko uprzedzam, że to nie działa tak, że się przez tydzień pije zielone smoothies, idzie się do lustra i no, gdzie te efekty? Nie, to w ogóle bez sensu, to nic nie działa, nic się nie zmieniło, bo to nie jest żadna dieta cud, którą się stosuje przez 2 miesiące i później wszystko wraca do normy, tylko to jest zmiana jadłospisu na stałe, na lepsze. I jak raz na jakiś czas zdarzy się jakiś pączek, czy zje się McDonalda, to też nie ma co się biczować i przeżywać z tego powodu, bo ważne, żeby po prostu takie rzeczy nie były podstawą codziennego jadłospisu. Anegdotka! Ostatnio coś lubię takie wtrącenia. Jak czasami odwiedzę jakąś koleżankę, którą no dość rzadko widuję i
powiedzmy ma ciasto, to zazwyczaj wtedy słyszę: słuchaj Karolina, no mam ciasto, ale nawet ci nie proponuję, bo przecież ty nie jesz takich rzeczy. No, kochana, jem czasami, jak najdzie mnie ochota, albo na przykład jak wyjeżdżam na wakacje, no to mi się zdarza. Tylko po prostu staram się, żeby większość mojego jadłospisu była zdrowa. Czyli po prostu działam według zasady 80/20, czyli 80% jadłospisu jest zdrowsze, a 20% to jest ta przestrzeń na różne zachcianki. I wspominałam o tej zasadzie w filmie o błędach przy zmianie diety. Więc na co dzień naprawdę warto wprowadzić dużo surowych warzyw, owoców i generalnie produktów o niższym indeksie glikemicznym, bo to bardzo pozytywnie zadziała na skórę. Odpowiednie odżywianie to jest budulec dla skóry. Skóra musi mieć z czego się regenerować. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Szczególne podziękowania dla tych, co docierają właśnie do końca filmów. Jeśli materiał Wam się spodobał, to będę wdzięczna za kciuka w górę. Zapraszam Was też na Instagrama i do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki!